Czołem ludziska, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z This War of Mine. Kontynuujemy sobie grę. Katia czuje się już znacznie lepiej, więc kontynuujemy. Dzień 11. Tak, znacznie lepiej, dochodzi do siebie. No, to git. Ja się bardzo cieszę z tego powodu. Co my mamy tutaj ogarniać? Nasze rzeczy. Mamy trochę desek. Lekko ranny, zmęczony. Naprawdę zastanawiam się, czy by nie opatrzyć tutaj Bruna. Możemy zrobić odeskowanie. O! Możemy zabić dziury w ścianach i być na przykład bezpieczni od tych złodziei i napastników. No, to jest coś interesującego. Zobaczmy jeszcze ulepszenie. Możemy sobie ulepszyć ten warsztat. I chyba to właśnie zrobię. Ulepsz. Zasiedni póki co. Czekamy na ulepszenie warsztatu. Ty mogłabyś sobie na przykład radia posłuchać? Coś? Ciepło i bezchmurnie. Okej. Dobra, to ty się połóż w takim razie. Być może przydałoby się... Ło, jaki warsztat wielki. No to nieźle. Co to jest? Wzmocnione drzwi. O! Patrzcie, jest termometr, jest dużo rzeczy fajnych. Co to jest? Destyla... O! No proszę. Interesowałby mnie przede wszystkim termometr, więc... zrób. Póki co jeden. Dalej, przydałby się jakiś tutaj moździerz właśnie. Więc w drugiej kolejności będzie on leciał. No i lecimy z tym naprzód, ulepszamy się. Bardzo fajnie. Czyli tak, mamy na ulepszenie piecyka. Mamy na ulepszenie tego. Zrób też. I co było potrzebne tutaj do ulepszenia? Kurczę, przydałoby mi się drugie łóżko, na pewno. Kolejne części, kolejne deski. I... nie, drobiazgi i tu części. No dobra. Trochę tego będzie. I zerknij na ten piec, póki tutaj Bruno majstruje. No, w końcu coś się dzieje. Gruntowne ulepszenia. Tak, interesują nas teraz części i drobiazgi przede wszystkim. I też trochę warzywek. Bruno, zobacz no ile potrzeba na ulepszenie tego. Kolejne części, kolejne drobiazgi, kolejne deski. Bardzo dużo tego tutaj potrzebujemy. Dobrze, że zebrałem tyle części elektronicznych. Teraz nie mamy z tym problemu za bardzo. Z lampy grzewczej, z ogródka konkretnie, na razie nie korzystamy i chyba nie wiem, czy będziemy korzystać. A tu kolejne części do destylatora, więc... póki co to tyle. Przydałoby się to deskowanie też zrobić przy okazji, czyli teraz bardzo, bardzo dużo części nas interesuje. Możemy nawet wrócić do lokacji, gdzie te części były i sobie to pozbierać. Ty w sumie dochodzi do siebie. Jesteś zmęczony. Też jesteś zmęczony. Mogę... ile łóżko kosztuje drugie? Łóżko jest niedrogie. Mógłbym stworzyć. Tylko po deski trzeba się wybrać.
6 desek potrzebujemy, to są 3 staki. To wszystko na dziś? Chyba tak. Na to wygląda. Dobra, koniec dnia. I teraz tak, ty będziesz czuwał, ty będziesz nadal spała w łóżku, a ty będziesz poszukiwał. Okej, tu są walki, więc nie będziemy się tu nawet pokazywać. W magazynie też nie, najlepiej. Ostrzelana szkoła. Materiały niewiele. No właśnie, materiały bym chciał, więc... Nie tu. Hotel. Jedzenie, materiały. Tutaj handlowaliśmy, prawda? Możliwy handel. Jedzenie, materiały. Materiały mnie interesują. Materiały niewiele. Wszystko tutaj pozgarniałem. Materiały niewiele. Tutaj materiały bardzo dużo, ale... Części bardzo dużo. Też byłoby dobrze. Tutaj staruszkowie mieszkali, ich tutaj zostawimy w spokoju. Ja bym się wybrał jeszcze raz chyba do tego szpitala. Chociaż... No nie no, tutaj leków raczej więcej znajdę. Hotel. Wygląda na to, że hotel wygląda najbardziej tak... interesująco. Co bym ze sobą zabrał? Jakiś może alkohol na sprzedaż? Gdyby mieli czym handlować? Może nożyk? Nie no. Po prostu szukaj zapasów. Idziemy tylko po części i materiały. Raczej nikt się nie będzie o nie tutaj za bardzo bił. Cześć, co tam? I mamy to, czego chcemy tak naprawdę. Tylko chcemy tego więcej. Więcej części, więcej. Tu coś jeszcze? O, może być, jak najbardziej. Kawę najwyżej opchniemy tutaj za więcej części. Kawy nie potrzeba. Aż tyle. Nawóz, książki, no dobra. Lecimy. Wyżej. Tu lodówka, coś. Ne, nie ma nic w lodówce, naprawdę. O, witam, no cześć. Okej, tego potrzebowałem. Tylko może nie aż w takich ilościach? Z jednego zrezygnuję. Mamy tutaj rzeczy, które możemy ewidentnie opchnąć, więc to też dobrze. Tu coś było? Tutaj kolejne jakieś części? Proszę. Nie, deski. Aż tyle desek nie potrzebujemy. Chociaż niby się przydadzą. Wiesz co, zejdź i chodź tu może. Przejdziemy się, sprzedamy tutaj rzeczy, które są mi totalnie niepotrzebne. Przydałoby się wyłamać te drzwi. Nie tu, nie tu, tu chodź, tu, tędy. Już ustaliłeś, że tam nie można przejść. No hejka. Teraz tak, co wy tu mieliście? Wytrychy, o. Ej, nagle macie więcej rzeczy. No, wzbogacili się nasi handlarze. Dostaniecie to. W zamian może chciałbym to. To. Jeszcze trochę tego. Może bez przesady. Jeszcze dorzuciłbym może to. Części broni. Jakaś... Opałka, rozpałka, może? Wytrych? Tak nie do końca. O! Widzę,
że kawa nie jest aż tyle warta. O, kawa jest bardzo tania. O, to się zawiodłem. Tutaj pomidora sobie zostawię. Może nastawię go na... Na co? Na jedzenie. Na szczura. Może zapoluję szczurek. No co, no daj mi to jedno to i... Chyba się zabieramy, chociaż części broni bym może wyciągnął. Bo coś ty tu zrobił, halo. Bez przesady. Nie, ciężkę sobie akurat zatrzymam. Czyli zrobimy to. Tak. Zgoda. Jak wygląda mój plecak? Mamy dwa sloty wolne. Moglibyśmy sobie na przykład tutaj wyrwać to. O, no i teraz nam to nie będzie przeszkadzać. Proszę bardzo. Czy ty będziesz się pruł, jeżeli ja zajrzę do lodówki? O, wow. Czy warto? Prawdopodobnie będziemy musieli... Złodziej! O nie! Uciekaj! Uciekamy stąd. Było warto, pomimo wszystko. Było warto. Mamy ogrom warzywek, pełno żarcia. Jest very good, bardzo dobrze. Przeżyją, mają się bardzo dobrze, spokojnie. Brudno, naprawdę? Czyli widzę, że jednak trzeba ich opatrzać, gdy mają jeszcze zwykłe rany. Przybity. Oho. Zaczynają się przybijać. To bardzo źle. Bruno się opatrz. Nie wiem, możecie sobie pogadać? Pogadajcie sobie. Jesteś bardzo zmęczony, więc na pewno musisz się wyspać. No i drugie łóżko. To jest must have. Bruno, weź coś ugotuj. Rozpałka. Zrobimy sobie aż dwie rozpałki? Nie, na razie jedną. No, dokładnie. Pocieszenie się to jest najlepsze, co teraz możecie robić, więc... Róbcie, a ja zajmę się tworzeniem jedzenia. W końcu po coś go zabieraliśmy. Ale ty jesteś bardzo zmęczony, więc się połóż. Ktoś czeka... Aha. Kto czeka przy drzwiach? Bardzo głodna ty jesteś. Też mogłabyś na przykład coś ogarnąć. Bandaż. Wiecie co? Ja ten bandaż kupię. Nic z tego. Masz dwie butelki. W takim razie. A ja sobie bym jeszcze może dokupił coś do tego. O! Coś w ten deseń. O, tak. Ej, idź ty, sknerusie. Zgoda. Więcej nie potrzebujemy. I skoro ty jesteś... Jesteś dalej ranna. Kurczę, oni się muszą poopatrzać tutaj, no. A ty... chodź i... Ty się połóż.
Twórz nam łóżko. Drugie łóżko gdzieś powiedzmy tu ustaw. Żebyśmy mogli to wyleżeć, bo kurczę, mamy problem z ranami. Bruno, bardzo głodny, więc zjedz. Ranny opietrzony, przybity, bardzo zmęczony. Będziesz musiał się iść wyspać. Już tylko głodny. Idźcie, pogadajcie może. No, czeka nas tu trochę ogarniania. Okej, ty zbierz jedzenie. I ty też będziesz musiała... Jak to i tak nie ma sensu? Dawaj, come on, ma sens. Jak najbardziej ma sens. Idźcie ten, prześpi albo coś. Ulepsz coś. Nadal nam części brakuje. Dobra. Ty jesteś bardzo zmęczony, więc... I ranny na dodatek, więc idź. Wy sobie na przykład tutaj możecie też pogadać. No, chodzicie jak połamani, naprawdę. Muzyka. Nie to, tylko pogoda. Ciepło i bezchmurnie, no. Tak. Tutaj możecie jeszcze gadać tylko. Dobra, Katia, bo ty jesteś jako jedyna ranna w sumie. Chociaż, no właśnie, teoretycznie... Czy my chcemy się gdzieś wybierać w następnej nocy? Nie wiem, no raczej będę chciał, więc... Wiecie co? Idźcie, pogadajcie ze sobą. Póki co. Ty się prześpij. Zrobimy to w ten sposób. Mamy dwa łóżka, obaj będą leżeć w tych łóżkach. Można na przykład to odwrócić jakoś? O, no. Usiadnijcie se, dokładnie. Jedzenia mamy bardzo dużo i starczy nam na długo, więc... Możemy zacząć się chyba bunkrować. Tylko nazbierać na ulepszenie piecyka i możemy się bunkrować. Czyli teraz już do samego końca deski i... I takie tam rzeczy. Aha, mogę ci wybrać, co chcesz zjeść, ale no nie. Nie jemy. Szanujemy to jedzenie. O, patrz! Skubana. Wyciągnęła go z łóżka, po czym sama się położyła. No, co za... Tego to się nie spodziewałem. Dobra, weź idź zobacz, czy można jakieś deskowania zrobić w takim razie. Ile deskowania nas kosztują? Nas kosztują dużo desek. Siekiera. To by mi się najbardziej przydało, ale nadal tej siekiery nie mam. I nijak mogę ją zdobyć. Musisz odpocząć, no. To wiesz co? Skoro musisz odpocząć, to idź sąsiadnij. Aha, i tak już widzę, że to tyle na dziś. Koniec dnia. Ty jesteś tylko zmęczony, ale i tak będziesz szukał zapasów. Wy obydwoje śpicie w łóżkach. Dom publiczny, niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo, no... Kurczę... Ostrzelana szkoła, części niewiele. Niby są leki... Do hotelu na pewno już wracać nie będziemy. Poszedłbym do ostrzelanej szkoły i wyzbierał stamtąd tyle, ile się da. A niebezpieczne miejsca w ogóle ominął.
No, coraz więcej walk tak w ogóle tu jest. Broń bardzo dużo w kamienicy. Aha, to jest to miejsce. Dobra, to jest to miejsce z gościem. Z jakimś shotgunem czy coś. I tutaj nie chcę iść. Chodźmy do szkoły. Chodźmy do szkoły i może. Czy ja chcę coś zabierać ze sobą? Wydaje mi się, że nie. Po prostu idę i biorę wszystko w kieszenie i uciekamy. Jesteś bardzo głodny, naprawdę? A, zablokowane? Aha, no tak, faktycznie, to było zablokowane. Dawaj, lecisz. Lecisz i zbieramy wszystko. Hyc tutaj, no w sumie piłki też nie mam, znaczy piłki, piły do metalu. A tu mogłoby się przydać nawet. Dawaj, przeszukaj to. Deski, bardzo dobrze. O to chodzi. Fajnie by było, gdyby desek można zebrać więcej naraz w jednym staku. Naprawdę one są bardzo takie uciążliwe. Ale tu się nie kryjemy, nie ma po co. Tu coś mamy, przeskocz. I tam nic nie sprawdzaj, nie ma nic do sprawdzania. Okej, pomimo wszystko, że niby było napisane, że niewiele tutaj rzeczy zostało, to i tak mamy sporo. O! Biorę, oczywiście, że tak. Zapomniałem wytrycha. Kurczę, zapomniałem, że tu wytrych się przydawał. I to tak Lipton. Spoprałem. Skręty. No weź te skręty. Może poskręcamy coś z nich. Jedzenie? Chociaż tu nie było jedzenia, no tak. To jest ta lodówka. To jest konkretnie ta lodówka. Dobra, myślę, że rzeczy, które mamy, są bardziej wartościowe niż to teraz tutaj, co? Dawaj, dawaj. Okej, tu jest kradzież. Jestem ciekaw, co tutaj jest niby. Dobra, to chyba wszystko. Mamy pozbierane, szkołę mogę sobie odhaczyć jako całkowicie oszambrowaną. Nic więcej raczej tu nie ma. Oczywiście no tutaj, ale nie wiem, co tu się by kryło. Spodziewałem się tu jakiejś, nie wiem, biżuterii? Albo czegoś w miarę cennego. Tak czy inaczej wracamy do domu. No i jeszcze te części, te zębatki by się przydały. Ale to sobie ogarniemy. Już w następnym odcinku. A póki co, dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Trzymajcie się! Hej, hej!